Fasola wrzawska, która znajduje się na liście produktów tradycyjnych, stała się głównym bohaterem jaśkowego festiwalu, jaki po raz pierwszy został zorganizowany w gminie Gorzyce. Promocja wrzawskiego pięknego jasia, produktów regionalnych, gminy i zdrowej żywności. To główne cele, jakie przyświecały pomysłodawcom imprezy, a więc gminie Gorzyce i producentom fasoli z wrzaw. Jest problem ze sprzedażą, problem z promocją. Jak wiemy, no, produkt sam się nie sprzeda, trzeba promować. I właśnie takie imprezy są bardzo potrzebne i one pomagają, myślę, w promocji, jak i no, poprzez promocję no, pomogą nam w sprzedaży naszego produktu, jak i w kraju i na rynkach zagranicznych pozwolą konsumentom poznać ten towar, bo czasami nie wiemy sami, co posiadamy. Mamy bardzo dobre produkty i ten nasz produkt też jest bardzo dobry. I właśnie takie akcje promocyjne tego typu pozwolą na poznanie go przez mieszkańców, przez okolice. Festiwal poprzedziła konferencja Produkty regionalne – sposobem na promocję i smaczną kuchnię. Jej uczestnicy mieli okazję odwiedzić pola fasolowe, zobaczyć jak zbiera się fasole i ocenić jej walory smakowe, degustując dania przygotowane przez wrzawskie stowarzyszenia. Jak kapusty z grochem pojadły, a pojechały na pole, to i no dym szedł, robota szajna i no się dymiło. Myślę, że panie nie pokazały tutaj całej gamy możliwości, bo to się dopiero pojawi, a ten tutaj jakby wstęp, to preludium, które się tam pojawiło, było na tyle smakowite i atrakcyjne, że na przykład ta zupa, która była wykonana, była naprawdę o niepowtarzalnym smaku i bardzo dobrze przygotowana. Myślę, że i ta pasta, która też była wykonana w dwóch smakach, taka bardziej łagodniejsza, druga bardziej pikantna, bardzo w ogóle smakowała. Niewątpliwie jedną z większych atrakcji były warsztaty kulinarne, skierowane nie tylko do zawodowców. Poprowadzili je doświadczeni kucharze. Zrobimy sałatkę z fasoli, zrobimy gratin z fasoli, zrobimy hummus z fasoli, będzie schab z fasolą. Także myślę, że takie ciekawe dania i praktycznie ta fasola w tych wszystkich daniach się znajdzie. Pomagaliśmy dużo, wiemy jak się robi pasztet z fasoli. Teraz pasta też była bardzo smaczna. Ja nie wiedziałam, że można tak fasolę łączyć z czym innym po meksykańsku i w ogóle cieciorkę zastąpić. No, także wykorzystamy to w kuchni, przekażemy to dzieciom, wnukom. Wrzawski piękny jaś posiada unijny certyfikat chroniona nazwa pochodzenia, który gwarantuje najwyższą jakość produktu. Nic więc dziwnego, że zachwalali go sami mistrzowie kulinarni. Ona już jest znana na polskim rynku i na rynkach europejskich, bo no, jest to produkt najwyższej klasy i te co próby, które przeprowadziliśmy tak dla siebie samego, dla swojej wiedzy, no, potwierdziły tę opinię. Ten produkt spośród w ogóle odmian fasoli wyróżnia się bardzo, bo przede wszystkim nawet już samą wielkością, rozmiarem, a samo przygotowanie w ogóle no, jest na tyle zadziwiające, że bardzo jest duży i mięsisty. Też ma specyficzny smak. Nie wyczuwa się takiego smaku skrobiowego. Może jest bardziej taki aksamitny i bardzo dobrze się zachowuje w potrawach. Bardzo łatwo się gotuje, bardzo trudno ją rozgotować. Jeżeli struktura tej błony, skórki jakby na górze spodu, to że ona się trzyma w środku, a jest pięknie ugotowana. Może służyć do wszystkich rzeczy, do zimnych, gorących, do mięsa, do ryb w różnych postaciach. Podczas festiwalu każdy mógł spróbować dań prezentowanych w ramach konkursu kulinarnego Jasiek w roli głównej. Udział w zmaganiach kulinarnych wzięły 4 zespoły reprezentujące obiekty gastronomiczne z regionu. Również dla publiczności przygotowano quiz kulinarny. Nie zabrakło prezentacji produktów regionalnych, w tym win, soków, pieczywa, wędlin, kulinarnego fire show oraz występów artystycznych.